Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie, kochani słuchacze i subskrybenci. Wszystkich nowych subskrybentów, którzy dzisiaj właśnie powinni zasubskrybować mój kanał, witam najgoręcej. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała moje codzienne wróżby na różne tematy. Zapraszam również do komentowania, do lajkowania moich filmów. Robię również dla Państwa wróżby prywatne. Piszcie w sprawie wróżby prywatnej, osobistej na mój adres e-mailowy. loelia.orakel@gmail.com. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem oraz w komentarzach. Teraz dajmy głos aniołom. Co powiedzą dzisiaj anioły na ten tydzień? Co przemówią do nas magiczne wróżki? Magiczne przesłanie od wróżek. Doktor Doreen Virtue. Zaczynajmy. Wyciągnęłam kartę właśnie tą. Na ten tydzień. Tydzień końca miesiąca listopada i początku miesiąca grudnia. Zobaczmy, co ilustruje ta karta. Widzimy anioła, który chce tak pływać jak delfiny w oceanie pełnym wysokich, groźnych, agresywnych fal. Ten anioł, który jest tutaj słoneczny w barwach słońca, w barwach tęczy, w barwach ognia, energiczny, chce naśladować delfiny. Chce umieć pływać, nurkować, tak jak delfiny. Wzburzone fale, niebo pełne kolorów i zachmurzonych chmur i tęczy i słońca, które prześwituje zza chmur. Różne emocje, które miotają tutaj tą ilustracją. Zobaczmy, co chce nam powiedzieć ta karta. Nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Kochani, odpuśćcie kontrolę, odpuśćcie zazdrość. To negatywne, niskie energie, które Was blokują. Jeśli odpuścicie te niskie energie i będziecie postępować na luzie, to otworzą się przed Wami wszystkie nowe drzwi, nowe możliwości, nowe propozycje, nowe pomysły. Zobaczmy, co przekaże nam ta karta. Jeszcze przeczytam z książeczki, jak można interpretować jeszcze tą kartę.
nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Delfiny unoszą się na morskich falach z łatwością i wielką radością. Ty też możesz tak płynąć na falach. Na falach Twojego życia. Jeśli się odprężysz i pozwolisz wydarzać się wszystkim rzeczom. Wyciągnąłeś tą kartę, ponieważ starasz się zrobić coś na siłę. A ukryte głęboko w Tobie lęki powodują, że na Twojej drodze piętrzą się przeszkody. Daj sobie czas. Wyjdź z domu i zrelaksuj się w otoczeniu natury. Popatrz na całą sytuację z dystansem, a zobaczysz, że to, czego pragniesz, wkrótce się ziści. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zrelaksuj się i zachowaj wiarę. Idź się zabawić. Nawiąż kontakt z delfinami. Weź kąpiel z dodatkiem soli morskiej. Idź popływać. Nie trzymaj się kurczowo swoich decyzji. To interpretacja tej karty. Czyli, kochani, nic nie róbcie na siłę. Nic nie róbcie pod silną presją, kontrolą. Ponieważ wtedy blokujecie swoje naturalne, pozytywne energie. Nic nie róbcie z zagryzionymi zębami, z jakimś naciskiem. Odprężcie się. Róbcie wszystko w miarę Waszych możliwości. I miejcie tolerancję na popełnienie błędów, które zdarzają się wszystkim. Puśćcie przede wszystkim kontrolowanie wszystkiego i wszystkich. Zobaczmy jeszcze, kochani, na ten tydzień klucze anielskie. Klucze anielskie podpowiadają nam rozwiązanie pewnych spraw. Otwórz drzwi do swojego serca. Takie karty wylosowałam. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Miłość leczy wszelkie rany. Czyli dopuśćcie miłość do swojego serca, do swojej duszy, do swojego wnętrza. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Bądź dobry dla samego siebie. Takie rady pokazały nam dzisiaj anioły. Kochani, weźmy sobie te rady aniołów do serca. Bądźmy przyjaźnie nastawieni do siebie i do innych. I nic nie róbmy na siłę. Nic nie róbmy pod presją. Nic nie róbmy na pokaz. Róbmy
to, co daje nam głębokie zadowolenie. Przede wszystkim klucze anielskie powiedziały: bądź dobry dla siebie samej. I bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i do innych. Oraz uporządkuj swoje myśli, uczucia, czego chcesz, czego pragniesz. Także życzę Wam tego, byście znaleźli to, czego naprawdę pragniecie i nie robili tego na siłę. Nie robili tego pod presją. I nie mieli w sobie chorobliwej kontroli wszystkiego i wszystkich. Miłego tygodnia. Miłego końca listopada i początku miesiąca grudnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Już wkrótce.